Po wojnie Salezjanie razem z wiernymi w czerwińskim sanktuarium przeżywali wiele doniosłych wydarzeń. Trzy z nich były związane z obecnością ważnych hierarchów kościelnych. W 1970 roku odbyła się koronacja obrazu Matki Bożej Pocieszenia, dokonana przez prymasa Wyszyńskiego. Zachowało się unikatowe nagranie na taśmie magnetofonowej zawierające homilię, którą wtedy wygłosił. Wystajemy dzisiaj w starożytnym Czerwińsku, który wszedł do dziejów Kościoła i narodu polskiego w niezwykle przełomowych chwilach, aby uczcić i ukoronować wielbioną tutaj Panią Mazowsza. W tej chwili pragnęlibyśmy u jej stóp złożyć wszystkie nasze serca, wszystkie hołdy odwiecznie składane w świecie katolickim i w naszej ojczyźnie, w jej macierzyńskie i królewskie dłonie, iżby przez nią uwielbiony był jej Syn, a przez jej Syna Bóg Trójcy Świętej Jedyny. I patrzymy na nią, wspominając przeszłość, pamiętając o teraźniejszość, o wielkiej odpowiedzialności narodu, naszego pokolenia za dziś i za wszystko, co będzie miało miejsce jutro. Ogromna odpowiedzialność, która ciąży na nas dzisiaj, za Polskę, która idzie, za jej oblicze, za młodzież, by była wierną, za matki, by byli sumienni, za całe pokolenie narodu, by było trzeźwe, pracowite, sumienne, utrzymałe, oszczędne, świadome, że odpowiada dziś całym swoim życiem za to, co będzie po nas. Nie wystarczy być dumnym z przeszłości. Trzeba myśleć o teraźniejszości, by mogli ci, co po nas przyjdą, być dumni z przeszłości, do której i my już wtedy będziemy należeli. Święta Boża Rodzicielko, Pani Mazowsza i Królowo Polski, Święta Boża Karmicielko, radujemy się chwałą Twoją, zobowiązujemy się, prosimy, spojrzyj na nasze serca i je odmień. Spojrzyj na naszą wiarę, Panno wierna, któraś błogosławiona, bo uwierzyłaś i wzmocnij nas w wierze. Dodaj nam siły, byśmy nie tylko mocno wierzyli, ale i żyli według wiary. W 1971 roku metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła przewodniczył koncelebrze w pierwszą rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia. W swoim przemówieniu wyraził ogromną radość z pielgrzymki do Jasnej Góry Czerwińskiej. Przyszły papież przed obrazem Matki Bożej zawierzył Chrystusowi młodzież Polski i całego świata, prosząc o zwycięstwa serc młodego pokolenia. Oto jeden akapit z jego homilii. Kroniki sanktuarium notują, że ludzie przychodzili tutaj nie tylko po to, ażeby odzyskać wzrok, zdrowie, wyjść z beznadziejnych czasem operacji, wyleczyć się z tężca. Są jeszcze inne takie zapiski, inne zwycięstwa, które, moi drodzy słuchacze, jak wierzę, głęboko mają zapisane w sercach i które są świadectwem tych zwycięstw nad sobą. Dają nam one rękojmie
że z Maryją możemy się dźwigać, odnosić zwycięstwa nad sobą. Ta świadomość i nadzieja jest niesłychanym dobrem. Lata później odwiedził czerwiński klasztor biskup Antoni Baraniak w 50. rocznicę obecności Salezjanów w Czerwińsku. Aktualnie czerwiński klasztor jest w posiadaniu kilku jego szat liturgicznych. Wywodził się ze zgromadzenia Salezjanów, a swoją formację zakonną rozpoczął właśnie tutaj. Studia teologiczne, w tym doktoranckie, ukończył w Rzymie. Przez dziesięciolecia swojej posługi kapłańskiej brał udział w najważniejszych wydarzeniach polskiego kościoła. Sanktuarium w Czerwińsku nad Wisłą nazywał najpiękniejszą salezjańską przystanią Bożą w Polsce. Był w stałym kontakcie z tutejszymi salezjanami, często odwiedzał sanktuarium przy okazji obuczyn nowicjuszy czy różnych salezjańskich uroczystości. Biskup Antoni Baraniak to człowiek heroicznych cnót. W 1953 roku jako kierownik prymasowskiego sekretariatu został wraz z prymasem kardynałem Wyszyńskim aresztowany przez komunistycznych oprawców. Przez kolejne 3 lata poddawano go brutalnemu śledztwu, torturom fizycznym i psychicznym. Biskup stał się symbolem niezłomnej walki o Kościół i prawdę. Po uwolnieniu i przebytym leczeniu powrócił na dawne stanowisko, a następnie stanął na czele archidiecezji poznańskiej.